Tarnowska Nagroda Filmowa ma również oblicze muzyczne. To właśnie dzisiaj na płycie Tarnowskiego Rynku będziemy mogli przeżyć coś niezwykłego. Seriale, trio Biskupski, Bogdanowicz, Herdzin i Tarnowska Orkiestra Kameralna, która właśnie w tej chwili przygotowuje się do tego niezwykłego wydarzenia. Ale Tarnowska Nagroda Filmowa to także, a może przede wszystkim, obrazy filmowe, które biorą udział w konkursie. I tak dzisiaj będziemy mogli obejrzeć Jasne, błękitne okna w reżyserii Bogusława Lindy, Beata Kawka i Joanna Brodzik, to odtwórczyni głównych ról. Bezmiar sprawiedliwości w reżyserii Wiesława Saniewskiego to kolejna projekcja konkursowa. Po fragmencie filmu zapraszamy na rozmowę z reżyserem. I kolejny obraz to Z odzysku w reżyserii Sławomira Fabickiego. Dzisiejszy dzień zakończy, jak już powiedziałam, niezwykłe widowisko muzyczne. Pomiędzy tym zapraszam na spotkanie z Beatą Kawką i Joanną Brodzik oraz rozmowę z jurorem festiwalu Jerzym Armatą. Kolejny dzień festiwalu. Dla widzów to wielkie święto, wielka uczta, a dla jurorów ciężka praca, no i oczywiście odpowiedzialność. Jurek Armata już zaprzyjaźnił się z Tarnowem, z festiwalem, z Tarnowską Nagrodą Filmową. Jurku, jak wyglądał twój tegoroczny powrót na festiwal? No to już jest trzeci mój festiwal. Skromnie zaczynałem jako juror, potem coraz bardziej się zbliżałem do tej nagrody i zarówno w ubiegłym roku, jak i w tym starałem się pomagać organizatorom w doradzaniu, jeśli chodzi o to, jakie filmy pokazywać. Wymyślaliśmy wspólnie te wszystkie imprezy pozakonkursowe, koncerty, czy wystawę wideoartów Lecha Majewskiego. Wymyśliliśmy także taką sekcję przedpołudniową dla najmłodszych. I wiem, że to znakomicie chwyciło, bo te maluszki w wieku od lat do 4 do 8 rzeczywiście przyszły gromadnie do kina, bardzo żywo reagowały na te filmy, przyznały swoją nagrodę. Także wydaje mi się, że tutaj Tarnowska Nagroda zaczyna wychowywać sobie przyszłą publiczność. Także można liczyć jeszcze na wiele lat na rozwój tej nagrody, bo już ta publiczność będzie dorastała i będzie na tą część dla dorosłych także chodziła, prawda? No właśnie, jury dziecięce, kiedy 4-5-latkowie decydują o tym, jakie filmy podobają się dzieciom i dlaczego, to jest rzeczywiście coś wyjątkowego. Ale Jurku, twoja obecność w Tarnowie to także obecność przez cały rok przy okazji Akademii Filmowej. Właściwie powinnam ci mówić, panie profesorze. Tak, bardzo się cieszę. Wymyśliliśmy kiedyś po ubiegłorocznej nagrodzie tą Akademię Filmową. Ja napisałem program i zdecydowaliśmy się, że będziemy ją realizować, jeżeli zapisze się powiedzmy 20 osób. Zapisało się 75, tyle ile było miejsc tam, żeby ci wszyscy chętni pomieścili się w piwnicach Tarnowskiego Centrum Kultury. Przyszli znakomici ludzie, to są młodzi ludzie, studenci, maturzyści, ale nie tylko młodzi, bardzo zainteresowani kinem, pasjonaci, kinomani. Ja bardzo, bardzo lubię tu przyjeżdżać, bo rzeczywiście przychodzą ludzie, którzy fascynują się kinem i ja im opowiadam tam o historii kina, o teorii, ale to często są to swego rodzaju rozmowy i co się stało. I z tych ludzi utworzyliśmy w tym roku jury młodzieżowe. To są ludzie, którzy jakby kinem zarazili się na tej akademii i w tej chwili pracują już jako jurorzy na tym festiwalu, także przyznają swoją nagrodę. Zatem porozmawiajmy o tegorocznej edycji festiwalu i o tym, co w polskim kinie piszczy, a może trzeszczy, a może kwiczy. No, tutaj my mamy ten komfort, że to są filmy wybrane. Ten festiwal jest festiwalem filmów wybranych. Nie musimy pokazywać wszystkiego, co nakręcono w tej kinematografii, a możemy pokazywać filmy, które sami jakby wyselekcjonowaliśmy, uważamy, że są one godne obejrzenia. I takie filmy wybraliśmy. Kraków jest takim swoistym dopełnieniem festiwalu w Gdyni. Tam jest wielka gala, tam się wszyscy... Tarnów. Oczywiście, przepraszam. W Gdyni wszyscy się spieszą, projekcja za projekcją, spotkania. W Tarnowie czas mija o wiele bardziej wolniej. Wolno. I to jest bardzo fajnie. Tutaj jest czas, żeby sobie pogadać, podyskutować, spotkać się ze znajomymi. I to jest bardzo fajne. A do tego, oprócz tej oferty konkursowej,
ten festiwal obrósł wiele takich imprez towarzyszących, także, które są gdzieś wokół polskiego kina, bo są to koncerty muzyki filmowej, bo jest to wystawa plastyczna, bo jest to wreszcie debata, która będzie jutro i tam będziemy jakby rozmawiać także. No i oczywiście spotkania z gwiazdami, to czego na co dzień z gwiazdami nie ma. Ale to, co jest właśnie jakby istotą tej imprezy, że ona nie rozgrywa się w takim szaleńczym tempie jak w Gdyni, że tu czas płynie o wiele wolniej niż w Gdyni. Kiedyś, kiedy jeszcze nie było festiwalu w Gdyni, ten festiwal filmów polskich był w Gdańsku, istniał festiwal w Łagowie i Łagów był takim, nazwałbym to, rekreacyjno-dyskusyjnym dopełnieniem Gdańska. Teraz wydaje mi się, że Tarnów przejmuje rolę Łagowa. Gdynia to jest gala, a tutaj są takie spokojne rozmowy, czas na refleksję na temat polskiego kina. To jest właśnie, no właśnie czas na refleksję, nie czas i pora, żeby oceniać, jakie ono jest, bo to po festiwalu. Ale jak sądzisz, czy Tarnowska Nagroda Filmowa, bo to przecież już 21. edycja, w jaki sposób zaistniała wśród filmowców, bo przecież to właśnie tutaj został doceniony Krzysztof Krause ze swoim filmem, czy Niepochowany Marty Mesarosz. Tak. Na pewno ta nagroda staje się coraz bardziej ważna, a chyba takim najlepszym tego dowodem jest to, że coraz więcej twórców przyjeżdża do Tarnowa, chce tutaj przyjeżdżać. Przecież w tym roku po każdym filmie są spotkania. Przyjeżdżają znani artyści kina, Filip Bajon, chociażby, którego gościliśmy wczoraj, Janek Nowicki, ale także młodzi, debiutanci, którzy bardzo, bardzo jakby skupiają się na tym festiwalu. To ich pierwsze miejsce, gdzie mogą ten film pokazać. Tutaj mówiąc o tym, mam na myśli taki film Rezerwat, debiutancki film, który po części jest związany z Tarnowem, ponieważ aktor grający główną rolę, a także jest współscenarzystą w tym filmie, to Tarnowianin, także jeszcze jakby dodatkowy. Cieszę się bardzo, bo to również mój w pewnym sensie wychowanek. No właśnie. I ja widzę, jak ci młodzi ludzie właśnie bardzo przeżywają takie pierwszy raz weszli w szranki festiwalowe tutaj w Tarnowie, jakie to jest dla nich ważne, a jednocześnie spotkają swoich starszych kolegów. Mogą sobie pogadać z Nowickim, z Bajonem, z Saniewskim i tak dalej. A czas na tą rozmowę jest. Do tego dochodzi jeszcze jeden walor, że to jest kapitalne miasto, że są tutaj bardzo fajni, mili, sympatyczni ludzie, że organizacja jest perfekcyjna i to wszystko sprzyja, że jest taki właśnie bardzo fajny klimat. Tak się wszyscy snują po tym Tarnowie, rozmawiają, oglądają filmy. Jest na wszystko czas. Jest na wszystko czas, drodzy Państwo, chociaż tym, którzy przy festiwalu pracują bardzo blisko, ten czas ma troszeczkę większe tempo, także dla ekip obsługujących festiwal. Drodzy Państwo, do rozmów o festiwalu o polskim kinie będziemy powracać, a teraz zapraszamy na spotkanie z Joanną Brodzik. A usta mogą mać fioletowo? Wyglądasz teraz jak bączek z fioletową buźką. Pokażę ci. To w życiu, to było taką, nie było zamysłu, wie pani,
takiego, że my chcemy pokazać słabych mężczyzn, a kobiety mocne. Pamiętam, że na jakiś etap scenariusza Artur właśnie był takim prawdziwym facetem, takim w ogóle macho. On z tej strony ewoluował. I któryś ze scenarzystów mówił, taki najpiękniejszy, by każda kobieta go kochała za to, że on jest taki dobry, taki kochany i ta taka głupia obok niego, która nic nie rozumie, tylko o karierę chodzi. I on mówi, to tak to nudne. To nudne opowiadanie o kimś, kto jest taki fantastyczny, do końca cudowny, silny, jest nudne. I stąd się wzięło to, że gdzieś w taki sposób zostały zapisane te historie tych miłości wszystkich, bo inaczej kochają się Becia, Artur, inaczej bohater Sylwita i Marek Sylwita. Ale żadna z bohaterek, które pani kreują, nie jest szczęśliwa w tych związkach. Ja byłam bardzo szczęśliwa jako Sylwita. Absolutnie odpowiada mi ten kawałek nieba z moim trzeźwiejącym lub właśnie nie mężem. I myślę, że to jest taki rodzaj pułapki, wie pani, jak wydaje nam się, że szczęście polega tylko na tym stanie, w którym wszystko jest elegancko odprasowane, uprzejme, grzeczne, na czas, polakierowanym i wyprasowanym, uśmiechniętym i wybrandynowanym i to chyba w ogóle szczęście leży zupełnie gdzie indziej. Ono jest dla każdego człowieka w innym miejscu. Dla jednego to są chwile nad twarożkiem, dla innego momenty sprzed 25 lat, dla jeszcze innego jakieś wakacje. To są krótkie chwile, to nie jest stan permanentny. Zostaliśmy bohaterki w pewnym momencie ich życia, w momencie przełomowym, bo o tym najczęściej robi się filmy. O momentach, które są jakimiś dynamicznymi chwilami w życiach bohaterów i akurat w tej sytuacji, w sytuacji tych dwóch kobiet, ich przyjaźni, ich mężczyźni postąpili właśnie tak. Dlaczego? No dlatego, że tak im się właśnie potoczyło i tak została zapisana ta historia. Ja to tak rozumiem. Natomiast moja bohaterka absolutnie była szczęśliwa i będę tego broniła do ostatniej kropli krwi. Proszę pana, rutynowe badania i obserwacja. Ale oczywiście my nie będziemy niczego sugerować, ani tym bardziej udowadniać. Zresztą oni tego nie potrzebują. Gdzie ja miałem do wybiery sądu? Pojawia się natychmiast pytanie o to, jak dalece film może ingerować w prawdę rzeczywistą, to znaczy, czy opisując pewien przypadek, który się zdarzył, istotnie można wywierać presję na wyroki sądowe, na nasze myślenie o tej sprawie i czy nie bał się pan, że ten film będzie podobnie odbierany? Metoda była inna, to znaczy ja unikałem kontaktu z oskarżonym i skazanym, podobnie zresztą jak przy okazji nadzoru, gdzie także pierwowzór postaci granej przez Ewę Błaszczyk nigdy nie byłem z tą kobietą w kontakcie, skazaną na dożywocie, więc nie chciałem tu właściwie naprawiać tego, co zrobiła, co uczynił wymiar sprawiedliwości, bo tak naprawdę do końca nie wiemy, kto zabił. No, ja mogę osobiście powiedzieć, że znając wszystkie materiały, jakie miał sąd, a nawet więcej materiałów, jestem głęboko przekonany, że pierwowzór naszego skazanego nie zrobił tego, ale pewności takiej mieć nie mogę. W związku z tym byłaby to z mojej strony uzurpacja, gdybym ja próbował coś w tej sprawie zrobić. Natomiast punkt wyjścia stał się dla mnie taką próbą rozmowy z państwem, z widzem na temat
kondycji moralnej i psychicznej ludzi, którzy osądzają innych. Proszę zobaczyć, co się dzieje dzisiaj, jak łatwo osądza się innych ludzi, jak łatwo wyrokuje się o kimś i że jest zły czy dobry, jest donosicielem, czy nim nie był i tak dalej. To było aktualne wtedy, gdy pisałem, a stało się niespodziewanie, być może jeszcze aktualniejsze dzisiaj i pewnie zawsze to będzie jakiś problem. Ja pamiętam, że takim już wymiarze mniejszym, ja zawsze miałem straszne opory, gdy byłem w jakimś jury i miałem ocenić film choćby. I nagle z tam 20 filmów 5 mi się podobało najbardziej, teraz podjąć decyzję, który z nich najbardziej. No to jest tak strasznie trudne i oczywiście to mówię, to jest jakaś bzdura, bo ta moja ocena nie decydowała o czyimś życiu. Natomiast w takim przypadku jak ten, to jest osąd jest taką decyzją, która komuś może po prostu złamać życie, może go zniszczyć. W przypadku kary śmierci to po prostu może go wręcz fizycznie zniszczyć. Mama nie pozwala! Artyści, moim zdaniem, no, mający więcej do powiedzenia, przynajmniej dzisiaj. Tak, też tak mi się wydaje, Tomku. Witamy Państwa na koncercie w ramach festiwalu, 21. festiwalu Tarnowska Nagroda Filmowa w Tarnowie. Brawo! A że mamy taką okazję również, że tuż przed sceną siedzi szacowne jury tego festiwalu, to powitajmy również jury! Gromkimi brawami. Witamy serdecznie.